Czy natural może podnieść 400 kg? Odcinek 10. Być jak Herkules, witam Was w kolejnym szybkim vlogu treningowym. Dzisiaj będzie mój przykładowy trening z planu treningowego nastawionego na martwy ciąg klasyczny. Obecnie właśnie mam priorytet na klasyk, żeby przebić 300 plus w klasyku. Lecimy. Na początku martwy ciąg klasyczny z pauzą po odrywaniu. Jedynka RP7 poleciało 250 kg w silnej serii łączonej z podciąganiem nachwytem max repy pod challenge armii WK, hashtag armia pull up. Ile poleciało podciągnięć w innym TikToku? Tutaj tylko powiem, że po 250 były jeszcze 3 trójki martwy z pauzą na 200 kg. Następnie było wyciskanie leżąc, główna seria 120 razy 4, oczywiście z pauzą, i 3 serie back off, 3 piątki na 100 kg. Wyciskanie leżąc było w serii łączonej z wiosłowaniem goryla. Wiosłowanie goryla, 3 serie po 8 powtórzeń na rękę, 30 kg w każdej ręce. Następnie były syzywki, 3 serie po 8 powtórzeń plus 10 kg. Syzywki, bardzo dobre ćwiczenie na wzmocnienie i rozciągnięcie czwórek zarazem. W serii łączonej z żurawiami, 3 serie po 8 powtórzeń, też plus 10 kg. Żurawie, bardzo dobre ćwiczenie na dwugłowe uda, czy też na biceps nożny. I na koniec short vloga, mały specjal. Kilka osób prosiło, żebym pokazał kiedyś swoją formę, także właśnie leci moja sylwetka, tak to właśnie wygląda. Trójbojarz na diecie roślinnej, około 93 kg. Nie liczę kalorii, ale jem około 3-4 tysiące kalorii i trenuję 4 razy w tygodniu. Tak właśnie wygląda moja sylwetka. Jeżeli chcesz trenować na moich planach treningowych, polecam mój e-book Sprawny, silny jak Herkules, gdzie jest więcej planów treningowych na trójbój, na silny kręgosłup i plany sylwetkowe. Zakup poprzez wiadomość prywatną. Pozdro, do następnego.